sesji Rady Miasta Szczecinek. W tej chwili na sali mamy 16 radnych, bo nie widzę jeszcze pani przewodniczącej Bały. Wiem, że na pokoju nie jest, ale wyszła. Także nasze obrady będą prawomocne. Witam uczennice i uczniów klasy drugiego technikum zespołu szkół nr 6 im. Stasika, którzy będą się dzisiaj naszym obradom przyglądać, przysługiwać. Pani przewodnicząca jest, także na sali na to 16 radnych. 17. Porządek dzisiejszych obrad jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz dnia 28 grudnia 2015 roku. Punkt trzeci, uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 18 łamane przez 163 przez 2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Miasta Szczecinek. Punkt czwarty, uchwała uchylająca uchwałę Rady Miasta Szczecinek. Punkt piąty, uchwała w sprawie powołania Komisji Doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. Punkt szósty, uchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-2019. Punkt siódmy, sprawozdanie burmistrza miasta Szczecinek. Punkt ósmy, informacja przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Punkt dziewiąty, wnioski i zapytania rady. Punkt dziesiąty, zamknięcie sesji. Otwieram sesję Rady Miasta, czyli punkt pierwszy mamy za nami. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu z dwóch poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz dnia 28 grudnia 2015 roku. Oba protokoły były dostępne dla Państwa w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi, zapytania odnośnie tych protokołów? Nie widzę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 14 grudnia 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 osób za. Dziękuję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z dnia 28 grudnia 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 18 łamane przez 163 przez 2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek. I proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, pana Marka Ogrodzińskiego. Panie i panowie radni, na swoim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska w związku z uwagami, które wpłynęły ze strony wojewody pomorskiego dotyczącego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Szczecinek, po przeanalizowaniu tego regulaminu i wniosków ze strony Urzędu Wojewódzkiego zmienia paragraf 19 tego regulaminu. Przypomnę, że 14 grudnia uchwaliliśmy ten regulamin i paragraf 19 w rozdziale 6 mówił o tym, że zabrania się hodowli zwierząt w nieruchomościach przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe. W chwili obecnej, żeby uszczegółowić ten paragraf, ma on brzmieć w sposób następujący. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych nie dopuszczają do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub w nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odór, zanieczyszczenia. W szczególności dotyczy to prowadzenia hodowli i chowu psów, kotów i ptaków. Na swoim posiedzeniu jednogłośnie za komisja rekomenduje podobranie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 łamane przez 163 przez 2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Uchwała uchylająca uchwałę Rady Miasta Szczecinek
I proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pana Krzysztofa Zawadę. Szanowni Państwo, komisja zebrała się dnia 13 stycznia w składzie 6-osobowym i jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały pod Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę Rady Miasta Szczecina? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 osób. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego, pana Jacka Brynkiewicza. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, komisja 7 stycznia zebrała się na swoim spotkaniu. Opracowała nad tą projektem uchwały. Jednogłośnie trzymamy sobie za to, że zabieraliśmy projekt uchwały i rekomendujemy pod głosowanie. Do głosowania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 17 osób za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-2019. Ponownie proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego, pana Jacka Brynkiewicza. Jeszcze jeden projekt z tego samego dnia 30 stycznia był objętym komowienia komisji. Jednogłośnie trzymamy sobie za pozytywnie zapaliwaliśmy projekt uchwały. Jeszcze prosiłabym o przedstawienie stanowiska zespołu opiniującego. Oczywiście. Dziękuję. Zespół opiniujący na ławników na swoim ostatnim spotkaniu uznał, że zgłoszono na podstawie zgłoszonych 24 kandydatur, z czego 17 osób do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 7 osób do Sądu Pracy. Do Sądu Rejonowego w Szczecinku na 17 miejsc, 17 kandydatur spełniała wymogi formalne, które zespół opiniuje pozytywnie. Do Sądu Pracy w Szczecinku na 7 miejsc, 7 kandydatów spełnia wymogi formalne, które zespół też opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. W takim razie przejdziemy teraz do wyboru komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłoszenie kandydatów do członków tej komisji. Proszę, chciałam zgłosić pana Macieja Baturę. Czy pan radny Maciej Batura wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek Grudziński. Chciałem zgłosić kandydaturę pana radnego Jacka Brynkiewicza. Czy pan radny Jacek Brynkiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Jeszcze jedną osobę może. Proszę bardzo, pan radny Marek Grudziński był pierwszy. Ja zgłaszam kandydaturę może kolega Andrzej Grobel, przepraszam. Czy pan radny Andrzej Grobel wyraża zgodę? Dziękuję. W takim razie 5 minut przerwy na głosowanie. A, przepraszam, jeszcze głosowanie. Czy kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem komisji skrutacyjnej w wyżej przedstawionym składzie, czyli pan radny Maciej Batura, pan radny Jacek Brynkiewicz, pan radny Andrzej Grobel. Kto z Pań, Panów Radnych wyraża zgodę? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję. W takim razie 5 minut przerwy na ukonsumowanie się komisji skrutacyjnej. Przerwa do godziny 9:15. Chyba, że komisja przejdzie do zamknięcia. Thank you.
15 minęła, komisja się ukonstytuowała, także oddaję głos. Komisji proszę. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie. Maciej Batura, przewodniczący komisji, pan radny Andrzej Grobel, członek komisji, pan radny Jacek Grunkiewicz, członek komisji. Wybory w dniu dzisiejszym będą wyglądały w następujący sposób. Każdy z radnych dostanie dwie karty do głosowania. Pierwsza karta będzie do sądu rejonowego. Mamy 17 kandydatów i 17 reprezentantów miasta możemy wybrać. Także każdy z radnych może oddać od 1 do maksymalnie 17 głosów, żeby ten głos był ważny. W przypadku, jeżeli przy żadnym nazwisku nie postawimy dwóch wzajemnie przekreślających się linii, taki głos jest nieważny. Jeżeli będą też na karcie do głosowania inne adnotacje bądź też jakieś dopiski, taki głos jest nieważny. W przypadku sądu rejonowego, rejonowego sądu pracy mamy 7 kandydatów i miasto również 7 kandydatów może do sądu rejonowego, rejonowego sądu pracy zgłosić, także tutaj radni również od 1 do maksymalnie 7 głosów na liście mogą oddać. Za chwileczkę tutaj pozostali członkowie komisji skrutacyjnej rozdadzą Państwu w kolejności, tak jak Państwo siedzicie, po dwie karty do głosowania. Po zakreśleniu będzie zasada ruchomej urny. Jeden z członków komisji przejdzie się po sali obrad i do każdego z Państwa podejdzie, żeby ten proces głosowania przebiegał w sposób sprawny. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to może w tym momencie prosiłbym o wyjaśnienie dodatkowych kwestii, tak? Jeżeli są. Jeżeli nie mamy, to może przystąpimy do wydawania kart do głosowania. Pani Małgorzata Bała. Pani Katarzyna Kuć. Pani Małgorzata Kuszna. Pan Marcin Kocheński. Pan Lesiu Jacek. Pan Krzysztof Zawada, pani Edyta Wojnicz, pan Jerzy Kania, pan Maciek Kraszewski, pani Grażyna Kuszła, pan Marek Ogrodziński, pan Zdzisław Mirowiecki, pan Jacek Pawłowicz, pan Roman Matuszak, pan Jacinia Przesłowczyk, pan Grobelny, pan Dęciewicz. W przypadku osób, które wybieramy, oczywiście przy nazwisku stawiamy znak X, czyli znak dwóch wzajemnie przekreślających się, tak? Proszę Państwa, przystępujemy do zbierania kart do głosowania. Pan Grunkiewicz może pokaże, że urna jest pusta, żeby zachować zasad demokracji. Jako pierwsza głos jest na pani Małgorzata Bała.
następni komisarze na tuż. Pani Małgorzata Kuszma. Została zadysponowana kwota 22 tysięcy złotych. Z tego, co ja pamiętam,
i z tego co wiem, ten budynek został uszkodzony w trakcie trwania inwestycji prowadzonej przez sąd rejonowy. I wiem, że tutaj są sprawy sądowe, dlaczego w takim razie uruchomiono jakieś środki finansowe. Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, iż w trakcie budowy drugiej części nowego budynku sądu uszkodzono budynek, który znajdował się obok, popularnie zwany w Szczecinku budynkiem ZTZ-u. Wszyscy wiemy, o który budynek chodzi. Po długich przepychankach doszło do pewnego porozumienia w sprawie sposobu zabezpieczania tego budynku przed katastrofą budowlaną. Zostały założone ściągi i tak dalej, o iniekcje zostały wykonane fundamenty. Wszystko zgodnie z opinią i zaleceniami powiatowego inspektora budowlanego, nadzoru budowlanego. Natomiast w momencie, kiedy skończono budowę tego nowego budynku sądu, należało dokończyć te prace, które były zawarte w tym naszym porozumieniu z sądem wojewódzkim, ponieważ to sąd wojewódzki był inwestorem, a nie sąd rejonowy. Tymczasem sąd wojewódzki uważał, że swoją pracę wykonał, że już to ich nie interesuje dalej. Żeśmy dyskutowali na ten temat 2 miesiące, czas leciał. W związku z tym w ramach tutaj jakby inwestora zastępczego myśmy wykonali tę pracę, ponieważ nie mieliśmy tego w budżecie, ja to przeznaczyłem na to pieniądze z rezerwy budżetowej i przygotowaliśmy pozew przeciwko sądowi wojewódzkiemu, aby tą kwotę tych 22 tysięcy odzyskać. Tymczasem niespodziewanie doszło do propozycji ze strony sądu odkupienia tego budynku i tak się stało, co zakończyło cały spór. Budynek został w ostatnich dniach grudnia sprzedany sądowi wojewódzkiemu za sumę, z tego co pamiętam, chyba 930 tysięcy złotych netto. Uważam, że to była cena biegłego, która została zrobiona wcześniej. To kończy cały spór i jeszcze raz tutaj publicznie, przy okazji tego pytania, które pan radny zadał, mogę tylko pogratulować sądowi bardzo słusznej decyzji. My mamy pewien problem z głowy, ponieważ ten budynek, jednak na nim było pewne takie odium, że budynek jest uszkodzony, mimo że prace naprawcze zostały wykonane i on został, że tak powiem, z powrotem do stanu pierwotnego przywrócony. Niemniej mielibyśmy kłopoty ze sprzedaniem jego. Natomiast sąd rejonowy w ten sposób będzie mógł w najbliższej przyszłości, myślę, że to jest kwestia 2 lat, przenieść wydział między innymi rodzinny, który jest na ulicy Jasnej, a tamtą nieruchomość prawdopodobnie sprzeda i w ten sposób cała działalność sądu będzie w jednym bloku, znaczy w trzech budynkach ze sobą przelegających. Ze względu logiki i pewnej logistyki jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze odnośnie sprawozdania burmistrza gdzieś pytanie ma? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja przewodniczącego miasta. Czy ktoś w związku z tym jakieś pytania ma? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do punktu kolejnego. Wnioski, zapytania radnych. Tak, proszę bardzo, pan radny Jacek Pawłowicz, pan radny Marko Brzyński. Mam pytanie, czy została naliczona i wpłacona do Urzędu Miasta opłata adiacencka za Sójcze Wzgórze, którą powinna uiścić spółka cywilna S5, której udziałowcami są m.in. pani Renata Rak i pan Henryk Rak. Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź pana dyrektora Fizika z Wydziału Nieruchomości. Została naliczona i wpłacona do Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Obrzyński. Ale jak odnosi tego pytania? Proszę. W takim razie mam pytanie, bo jak wiemy, miasto zainwestowało w Sójcze Wzgórze budowę dróg i innych mediów prawie 4 miliony złotych. Mam pytanie, na jakim poziomie i na jakim poziomie była ta opłata adiacencka? Proszę. Naliczaliśmy opłaty dla wszystkich właścicieli nieruchomości na Sójczym Wzgórzu. Ja w tej chwili nie pamiętam, ile wynosiły opłaty dla poszczególnych właścicieli.
Oczywiście takiej informacji mogę udzielić w każdej chwili. Albo następnej sesji, albo jak pan przyjdzie do... Ja jeszcze tylko chciałbym uzupełnić tą odpowiedź, że opłata diacenska jest naliczana nie na podstawie jakiegoś widzimisię, tylko robi to tą wycenę rzeczoznawca. To znaczy ja będę, poproszę tutaj na piśmie złożę pytanie, poproszę o pisemną odpowiedź właśnie odnośnie tej kwoty. Dobrze, pan radny Marek Kodzielnicki, proszę. Szanowni Państwo, ja w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecina, która na posiedzeniu 13 stycznia dyskutowaliśmy na temat takiej informacji medialnej o tym, że został znaleziony zamarznięty pies, który był na łańcuchu przy budzie. I mamy takie pytanie, czy są jakieś prawne możliwości obligatoryjnej kontroli warunków, w jakich przebywają psy w przydomowych budach na terenie miasta? Chodzi mi tutaj o to, czy Straż Miejska, Wydział Komunalny, czy ktoś na ten temat coś mógł nam takie informacje udzielić? Myśmy do tej pory takiej kontroli nie robili. Jednak sprawa akurat tego konkretnego zdarzenia, tego psa na ulicy Zielonej, ona była zgłaszana między innymi z tego co wiem policji przez panią Danutę Kadelę, kierownika schroniska dla zwierząt. Natomiast no, ja muszę powiedzieć uczciwie, że ja w ogóle nie miałem świadomości, że są jakiekolwiek budy i psy na terenie miasta. Po prostu wydawało mi się, że ten problem już zniknął i nie jest wykluczone, że proszę w związku z tym właśnie Straż Miejską, aby sprawdziła warunki, w jakich psy są przetrzymywane na uwięzi, ponieważ niestety prawo nasze nadal na to zezwala, tak? Jest powiedziane, jaka musi być długość uwięzi. Zgodnie z ustawą pies powinien być przynajmniej 12 godzin w ciągu doby z tej uwięzi spuszczony. Wiem, że nie wiem jak to jest w Szczecinku, ale wiem, że generalnie w Polsce w ogóle nikt tego prawa nie przestrzega. Najlepiej byłoby, gdyby prawo było zmienione i po prostu był całkowity zakaz trzymania zwierząt na uwięzi, psów na uwięzi, to by w ogóle zakończyło jakby temat i bardzo proste byłoby egzekwowanie tego. Natomiast w tej chwili udowodnienie komuś, że nie spuszcza tego psa na 12 godzin będzie bardzo trudne. Natomiast to, czy rzeczywiście te budy są ocieplone i tak dalej, to można zrobić i pewno to zrobimy w ciągu najbliższych tygodni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata. Szanowni Państwo, jak wiemy 29 grudnia zeszłego roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło zmiany w ustawie o systemie oświaty. O tym wszyscy wiemy. Jednym z najważniejszych założeń jest zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Procedowanie tej ustawy odbyło się bez konsultacji społecznych, jak również bez podania kosztów, jakie mogą ponieść samorządy. W związku z tym ja do pani dyrektor Joanny Kowalki, pani dyrektor MIO, miałabym takie 4 pytania. Po pierwsze, jaki będzie orientacyjny koszt wdrożenia tych zmian u nas w mieście na Szczecinek? Ile etatów w związku z tym w szkołach podstawowych może ulec likwidacji? Czy w opinii pani dyrektor przedszkola będą w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci w wieku przedszkolnym? I czy w wyniku zmian w ustawie konieczne będą dodatkowe remonty? Jak wiemy, ostatnio też były wykonywane remonty po to, żeby te młodsze dzieci przyjąć do szkół. Czy w związku z tym teraz, tak, po wprowadzeniu zmian, też będą jakieś musiały być dodatkowe remonty zrobione? Bardzo bym prosiła o odpowiedź pani dyrektor na piśmie, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Andrzej Bogany, proszę. Ja mam pytanie do szanownej pani przewodniczącej i pytanie brzmi, kiedy uprawomocnił się wyrok USA
oddalający skargę pana radnego Leszko dotyczącą wygaśnięcia jego mandatu. Udźwignie datę. Nie wiem. Pan mecenas, proszę. Według wiedzy, którą podziałem rozmawiając z komisarzem wyborczym, z biura wyborczego w Koszalinie, to uprawomocnienie nastąpiło 28 listopada 2015 roku. Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Metra, proszę. W takim wypadku, w związku z tym, chciałbym się zapytać, i to też pytanie do pani przewodniczącej, jeżeli to zostało 28 listopada, czy pani przewodnicząca może nam powiedzieć, kiedy faktycznie pan Leszko powinien przestać brać udział w sesjach Rady Miasta? Wtedy, kiedy dostaliśmy zawiadomienie od komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu pana radnego Leszko. Proszę. Chciałbym się zapytać w takim układzie, jak to się ma do prawa, które w tej chwili obowiązuje w Polsce i według tego prawa postanowienie komisarza wyborczego dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego albo mandatu wójta wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie z artykułem, nie będę teraz wymieniał, kodeksu wyborczego, w przypadku wniesienia skargi na postanowienie wygaśnięcia mandatu radnego albo wójta następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę. Czyli według tego prawa pan radny Leszko był radnym do dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, czyli nieprawnie brał udział w posiedzeniach Rady Miasta w grudniu. Chciałbym jakoś ustosunkować się do tego faktu. Pani Znasza, mogę prosić? Dziękuję. Oczywiście ja mogę tylko potwierdzić to, co przed chwilą powiedział pan radny. Faktycznie w momencie, kiedy uprawomocni się wyrok, w tym momencie praktycznie i formalnie radny nie może dalej uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Szczecina i w tym wypadku, niezależnie od tego, czy ma formalnie wiedzę o tym, czy nie, kiedy nastąpiło uprawomocnienie takiego wyroku, to następuje z mocy prawa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radny Marcin. To mam do pani przewodniczącej. Czy pani przewodnicząca monitorowała ten fakt, bo to na panią spada odpowiedzialność za niedopilnowanie tego? I mam pytanie do pana mecenasa Podkowiaka. Jak w takim układzie ma się na przykład uchwała budżetowa, w której głosował pan Leszko? I czy ona w takim momencie, jeśli głosuje osoba nie będąca radnym, czyli dajmy na to kogokolwiek tu z sali usiądzie za naszym stołem i będzie głosował, czy tak, czy ma prawo i czy taka osoba, czy ta uchwała jest w tym momencie ważna według pana? Z taką sytuacją, o której tutaj pan radny wspomina, mieliśmy wielokrotnie w Polsce w okresie od 90 roku do czynienia i dotyczy to tylko takich sytuacji, kiedy następuje wygaśnięcie mandatu radnego z tych przyczyn, ale również kiedy następuje wygaśnięcie z innych przyczyn, na przykład w przypadku skazania prawomocnego wyrokiem sądu karnego za przestępstwa i tak dalej, wymienione w ustawie teraz kodeks wyborczy. I wielokrotnie to było analizowane. Odpowiedź nie jest prosta, jak zwykle niestety. Zawsze w takiej sytuacji, jeżeli to by dotarło do organu nadzoru, organ nadzoru będzie analizował, jaką większością taka uchwała została podjęta, ponieważ nie ma tutaj automatyzmu, to znaczy nie można stwierdzić, że taka uchwała jest w mocy prawa nieważna. Bez wątpienia do momentu, kiedy uprawniony organ nie stwierdzi nieważności, ta uchwała oczywiście jest ważna i obowiązuje. Według tej wiedzy, którą mam, a tą wiedzę czerpię z tego, że uczestniczyłem w sesji budżetowej, i o ile pamiętam, jaką większością została przyjęta ta uchwała, moje ocenie są minimalne, praktycznie uważam, że nie ma szansa do organu nadzoru. Po analizie, kto i listy obecności, kto uczestniczył,
doszedł do wniosku, że faktycznie tutaj należałoby wyższą procedurę i spięć nieważność, ponieważ nie było i ten głos nie był znaczący w żadnej mierze na podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy w takim układzie pani przewodnicząca podejmie jakieś kroki w kierunku tego, żeby usprawnić swoją pracę? Bo uważam, że to jest błąd przede wszystkim przewodniczącej Rady Miasta, bo to na nią spada obowiązek stwierdzenia, kto jest i kto nie jest radnym. I czy przewodnicząca zwróci się do organu nadzorczego z informacją o tym, że taka sytuacja miała miejsce i żeby organ ocenił, czy te uchwały, które podjęliśmy w ramach, przy niedopełnieniu tych obowiązków, czy one są prawomocne, czy nie? Jeżeli ja mogę w imieniu pani przewodniczącej, z punktu widzenia wyłącznie oceny formalnej, ja uważam, że nie ma takiej potrzeby przy tej większości, która podejmowała uchwałę, aby pani przewodnicząca, pytanie po co, żeby tylko organ nadzoru odpowiedział w mojej ocenie to, co ja powiedziałem. Według mnie nie jest to potrzebne i żaden przepis prawa nie nakłada takiego obowiązku. Wyłącznie taką decyzję w mojej ocenie powinna podjąć pani przewodnicząca. Ja, gdybym miał doradzać, gdyby zadałem pytanie, bym doradził, żeby nie występować, mając na uwadze tą większość i tą ocenę, którą przed chwilą państwu przedstawiłem. Oczywiście ta sesja jest nagrywana, każdy może tylko radni mogą z takim zawiadomieniem do organu nadzoru wystąpić. W mojej ocenie takie wystąpienie w tym stanie faktycznym i prawnym jest nieuzasadnione, gdyż doprowadzi tylko do tego, co powiedziałem, mając na uwadze to doświadczenie przez lata pracy w samorządzie i analiza orzecznictwa dotyczącego udziału radnych w podejmowaniu uchwał, mimo że od ile jakiegoś okresu nie są radnymi. Ja tak tylko z ciekawostkę podam panu radnemu państwu. Są takie sytuacje, kiedy radny przed rok, dwa lata bierze udział w takich sesjach. Mówię tu nie o tym przypadku, tylko o takich sytuacjach, gdzie praktycznie on tylko wie, nikt inny, a sądy nie zawsze, najczęściej nie zawiadomiają o takich sytuacjach. Zwłaszcza kiedy to dotyczy radnych, bo takiej wiedzy często też nie mają. Dziękuję. Dlatego też trudno wtedy te stawiać, jak pan radny postawił zarzut pani przewodniczącej, ponieważ to zależy wyłącznie od oceny danego stanu faktycznego. To proszę pamiętać i mieć na uwadze, jeżeli pan tutaj radny stawia zarzut, należałoby ustalić, czy pan radny Leszko miał wiedzę o tym, aczkolwiek to, co wcześniej powiedziałem, nie ma to formalnego znaczenia, bo z mocy prawa następuje wygaśnięcie, czy jest radny, czy nie jest radny. Dziękuję. Nie zamierzam występować do wojewody, do organu nadzoru. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Powódź. Pod koniec grudnia miało miejsce wycięcie dwóch wiekowych drzew w stuletniej alei parkowej. Mieszkańcy Szczecinka zgłosili ten fakt do mnie, do stowarzyszenia. Byłem tam na miejscu. Faktycznie w alei zostały wycięte dwa drzewa. Było to w miejscu, w którym obok miasto niedawno sprzedało działkę. Wyglądało to tak, jakby komuś po prostu te drzewa zasłaniało widok na jezioro. Ja skontaktowałem się z osobą, która jest, można powiedzieć, fachowcem w tych sprawach. Obejrzała ta osoba te drzewa, to było zaraz po wycince i nie stwierdziła, aby te drzewa były w jakikolwiek sposób, aby te drzewa w jakikolwiek sposób zagrażały przechodniom, które zdrowe. Także mam pytanie i wniosek tutaj do pana Smolarskiego. Chciałbym uzyskać całą dokumentację dotyczącą wycinki tych drzew. Ja bym chciał tylko tutaj powiedzieć, że pańskie insynuacje są o tyle
niezrozumiałe, że według mojej wiedzy, a rozmawiałem na ten temat z panem Wojciechem Smolarskim, kierownikiem Wydziału Referatu, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, pan przychodził i zapoznawał się z całą dokumentacją. I wie pan doskonale, że te drzewa były chore, jest na to dokumentacja fotograficzna i drzewa są wycinane na podstawie pozwolenia, które miasto otrzymuje w tym wypadku, ponieważ to jest poza terenem parku zabytkowego, otrzymuje z powiatu. I myśmy ze starostwa takie pozwolenie mieli i wycinka została wykonana zgodnie ze wszystkimi tutaj, zgodnie ze sztuką i zgodnie z prawem. Także bardzo bym prosił, żeby pan nie insynuował rzeczy nie pierwszy raz, skoro one są po prostu nieprawdziwe. Pan bardzo sprytnie mówi tutaj w naszej starej, zabytkowej, stuletniej i tak dalej, stwarzając wrażenie właśnie, że jakieś tutaj zabytkowe, piękne, okazałe, zdrowe drzewa zostały dla czyjegoś widzimisię wycięte. To jest nieprawda. Bardzo bym prosił, żeby pan, że tak powiem, takich insynuacji, takich gier tutaj na sali nie uprawiał. Panie burmistrzu, z przykrością muszę stwierdzić, że jak zwykle manipuluje informacjami. Ja byłem u pana Smolarskiego, ale nie miałem wglądu do tej dokumentacji. Otrzymałem zdjęcia tych drzew i tak jak mówię, skontaktowałem się z osobą, która w tym temacie jest, ma, ekspertem jest. I ta osoba obejrzała te drzewa i nie stwierdziła żadnych zagrożeń. Chciałbym dodać, że pierwotnie miałem informację, że drzewa są chore. Ten sam dzień lub na drugi dzień w dwutygodniku temat ukazała się informacja właśnie o tych drzewach. I tam była też informacja, że inna osoba, która też się na tym zna, obejrzała to, stwierdziła, że one nie są chore. I była wypowiedź pana Smolarskiego, że te drzewa już nie są chore, tam nie było, tam już nie było informacji, że są chore, tylko że są uszkodzone i to zagrażało bezpieczeństwu. Także ja tylko proszę o jedno, chciałbym otrzymać dokumentację dotyczącą wycinki tych drzew. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze jedno zdanie dosłyszeć? Ja rozumiem, że za chwileczkę pan Wojciech Smolarski zabierze głos tutaj, natomiast ja chciałbym jako jego przełożony dowiedzieć się, czy panu odmówiono jakiejkolwiek wglądu do dokumentacji, nie udzielono panu informacji, ponieważ dzisiaj, gdybym tutaj nie zabrał głosu, takie wrażenie byśmy odnieśli, tak, że pan musi tutaj na sesji tą sprawę wyjaśniać, ponieważ żadnych informacji pan nie dostał. Natomiast ekspertów różnych, których pan mówi, znam tutaj człowieka, który się na tym zna. To my to, że tak powiem, przeżywamy w Polsce od dawna, tak, różnego rodzaju konferencje ekspertów, którzy mówią o dużo poważniejszych, że tak powiem, zdarzeniach na podstawie tego, że zrobili z papieru samolocik, tak, i obserwowali, w jaki sposób on spada na ziemię. Prosiłabym pana radnego miasta Połkowicza o odpowiedź na pytanie, później o zabranie głosu pana kierownika Władka Smolarskiego. To znaczy, w dniu, kiedy było to zgłoszenie, nie poprosiłem jeszcze o te dokumenty, dlatego że przyjechałem tylko na moment, żeby się dowiedzieć dokładnie o szczegóły tego. Otrzymałem zdjęcia i na tym się skończyło, tak, w tym momencie. Jeżeli chodzi o tutaj, wie pan, ośmieszanie, że ekspertów, to była osoba, która zawodowo się tym zajmuje, także panie burmistrzu, niech pan trochę waży swoje słowa. Dziękuję bardzo. Panie radny, czyli rozumiem, nie próbowałbym w trybie pozasesyjnym dowiadywać się, prosić o dokumentację. To znaczy, rozmawiałem z panem Smolarskim na ten temat. Pan Smolarski stwierdził, że były te drzewa chore i przyjął to, że no, mówi prawdę, tak? No bo przecież czemu mają nie wierzyć? Gdy podjechałem z osobą, która miała obejrzeć te drzewa, ta osoba stwierdziła, że są zdrowe. Ja już nie miałem czasu, bo nie byłem w Szczecinku, bo musiałem wyjechać ze Szczecinka. Po prostu w tym momencie ja kontaktowałem się z panem Smolarskim telefonicznie. Na drugi dzień przeczytałem w gazecie, że drzewa nie były chore, tylko były uszkodzone. To już w ogóle, drodzy państwo, no, troszeczkę śmieszne jest. Dziękuję. Śmieszne jest objawianie się tego
wyłącznie na operacje, na informacjach medialnych. Moim zdaniem powinien pan jednak wrócić do referatu ochrony środowiska i tam dowiadywać się. Ja zadałem bardzo proste pytanie. Czy pan poprosił o dokumentację i czy panu odmówiono? Ponieważ dzisiaj pan udaje, że pan nie miał wglądu do dokumentacji, więc proszę odpowiedzieć na proste pytanie. Tak, nie, do widzenia, tak? Proszę. Pan burmistrz też nie dostał od pani zezwolenia, ja chciałbym zauważyć. Czyli kolejna rzecz, gdzie pani się nie wywiązuje ze swoich obowiązków. Pani przewodnicząca, ja naprawdę już nie pierwszy raz spotykamy się na sesji z sytuacją, kiedy pani nam zabiera głos, albo po prostu szereg pani udziela, ale pani traktuje nas w taki sposób nierówny, tak? Także to, że tutaj pani przed chwilą się dowiedzieliśmy, że no, na sesji, na dwóch sesjach Rady Miasta była osoba, która nie była radnym i ta osoba nawet głosowała, to jest też pani, wyłącznie pani wina. Także niech pani troszeczkę... Mogę. Kontaktowałem się z panem Smolarskim telefonicznie i osobiście, rozmawialiśmy na ten temat, dostałem zdjęcia, a dzisiaj na sesji Rady Miasta chciałbym otrzymać dokumentację związaną z tymi szefami. Czyli do tej pory nie odmawiano panu dostępu do informacji? A czy ja mówię, że odmówiono? Chciałbym dostać. Czy nie mam prawa? Nie mam prawa na sesji spytać się o to, czy mogę dostać, że chciałbym dostać tę dokumentację? Pan burmistrz Douglas i później pan... Ja ponawiam proste pytanie. Czy poprosił pan o dokumentację i czy pan odmówiono? Proszę bardzo, pan radny jest odpowiedź. Poprosiłem o informację związaną z tymi drzewami, dlaczego były wycięte. Otrzymałem zdjęcia. I dzisiaj na sesji Rady Miasta, po rozmowie jeszcze z pewnymi osobami, które w temacie są ekspertami, proszę o dokumentację, bo chciałbym tą dokumentację przedstawić osobom, które obejrzały te drzewa po wycince. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bym chciała panu tylko zwrócić uwagę, że pracujemy nie tylko jako radni na sesjach Rady Miasta, ale też w trybie międzysesyjnym. Miał pan całkowitą możliwość prosić o tą dokumentację pomiędzy sesjami. Teraz proszę o zabranie głosu pana kierownika Wojtka Smolarskiego. Także rzeczywiście pan Pawłowicz zgłosił się do mnie pod koniec, radny Pawłowicz zgłosił się do mnie pod koniec zeszłego roku, kiedy te dwie litry usunięto. No ja przekazałem mu informację, że jedna ma duży ubytek przy nasadzie pnia, druga była z dużym uszkodzeniem mechanicznym, prawdopodobnie powstałem jeszcze w czasie wykonania ścieżek. I drzewa, tak, były chore. No, szkoda, że tutaj jakby no, nie uczestniczono w wycince, bo szczególnie w przypadku jednej lipy tam było bardzo duże ciśnienie wewnątrz pnia. To jest taka metoda, kiedy drzewo się broni przed infekcją grzybową i wytwarza bardzo duże ciśnienie, także po prostu trysnęło aż z tego drzewa. Każdy ekspert, który wypowiada się na temat, no, czy było zasadne lub nie było zasadne usunięcie takiego drzewa, jakby no, jest w innej pozycji niż ja, bo ja jednak biorę odpowiedzialność za to, czy komuś się coś stanie, czy komuś się nic nie stanie w naszym parku. Dodatkowo pan radny otrzymał też informację, że te drzewa to nie jest jakby takie definitywne zakończenie sprawy polegające na usunięciu, ale na wiosnę zostaną wprowadzone nowe nasadzenia i ta charakter alejowy zostanie odtworzony. Niestety nie ma takich drzew, które są wieczne, są drzewa, które rosną długo, ale no, lipy no, to nie są dęby, tak? Czy jakieś miłożąby japońskie, które będą tutaj nam żyły przez tysiące lat. Więc z tego względu zdecydowaliśmy się na usunięcie tych drzew i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami na wiosnę. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Okruciński, proszę. Z dyskusji, która tutaj przebiega, ja tylko mam takie jedno spostrzeżenie, że decyzję ostateczną podjęło starostwo powiatowe na wniosek naszego referatu ochrony środowiska. W związku z tym decyzja nie jest w ręku pana kierownika Wojciecha Smolarskiego, tylko starostwo powiatowe. Ja tylko chciałbym dodać, że ja dzisiaj na sesji poprosiłem o to, aby mógł otrzymać dokumentację dotyczącą tych drzew. Ja tutaj nic nie insynuuję, dlatego tylko tą jedną rzecz proszę przekazać. Dziękuję. Pan burmistrz Douglas, proszę. Ja się powiedziałem, że pan insynuuje, w związku z tym rozszerzę tą wypowiedź. Pan zaczął od tego, że ponieważ tam miasto sprzedało działkę, to wydaje się i tak to wygląda, że ktoś poprosił, bo komuś widok zasłaniano,
To są właśnie insynuacje. Nie ma pan na to żadnych dowodów, natomiast pan sądzi, że tak można by było to zinterpretować. I to właśnie wypełnia definicję insynuacji. Dziękuję. Kończymy temat. Kończymy temat. Dotyczący tej sprawy. Słucham. Czy był złożony wniosek osoby prywatnej o wycięcie tych drzew? Dziękuję. Pan Władysław Polacki, może w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie? Z tego co pamiętam, nie było. Dziękuję bardzo. Kończymy temat. Prosił pan o dostęp do informacji, dostanie pan. Czy ktoś jeszcze wniosek na pytania rady? Proszę bardzo, pan Władysław Polacki. W imieniu klubu Radzy na Szczecinka składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następnej, kolejnej sesji Rady Miasta punktu dotyczącego odwołania radnego pana Marka Ogrodzińskiego. Chciałbym przypomnieć, że w czasie październikowej sesji Rady Miasta zgłosiliśmy tą sprawę, poinformowaliśmy o ekspertyzie prawnej Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, która stwierdziła, że pan Marek Ogrodziński, pełniąc funkcję dyrektora do spraw medycznych w Przecieleckim Szpitalu, to jest spółce, w której miasto ma udziały, pan radny nie może być w tej sytuacji radnym. Pan Marek nie może być radnym. Także dzisiaj zostanie do pani przewodniczącej ten wniosek złożony. Dziękuję. Pan burmistrz Darlas. Szkoda, że państwo tej ekspertyzy nikomu nie przekazali. Jest. Ponieważ no, teraz ja rozumiem, tak, że ona jest. Ja chcę tylko państwu powiedzieć jedną rzecz, której prawdopodobnie nie ma pan świadomości tego. Pan Marek Ogrodziński, mimo że jest dyrektorem do spraw medycznych szpitala, jest to z punktu widzenia prawa taka sama funkcja, jak bycie koordynatorem, pielęgniarką naczelną, albo pielęgniarką oddziałową, albo kierownikiem Wydziału Rehabilitacji, ponieważ nie jest członkiem zarządu, to jest spółka, a zarząd, mimo że pan prawdopodobnie o tym nie wie, a wyciąga pan wnioski na podstawie no, po prostu połowicznej wiedzy, pan zarząd w szpitalu jest jednoosobowy, czyli pan dr Marek Ogrodziński ma pełne prawo pracować tam jako dyrektor, natomiast sprawa byłaby wątpliwa, gdyby był członkiem zarządu, ale nie jest członkiem zarządu, ponieważ zarząd w szpitalu, w spółce Szpital w Szczecinku jest jednoosobowy i tą rolę pełni pan Radosław Niemiec. Ja bym chciała powiedzieć, że... Przykro mi, że pana tak rozczarowuje. Że zanim pan radny Marek Ogrodziński został dyrektorem do spraw medycznych, pytaliśmy o opinię prawną, czy w związku z tym może dalej pełnić funkcję radnego i otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. Bardzo bym prosił jeszcze o przedstawienie stanowiska pana mecenasa Podkulaka. Tak, ja niezależnie od tego, co powiem odnośnie radnego, to chciałbym jednak sprostować, jeżeli pan radny pozwoli, pan Pawłowicz. Rada nie ma możliwości odwołania radnego. Taka procedura nie jest przewidziana w prawie polskim. Ja rozumiem, że panu radnemu chodzi o wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego. Prawdopodobnie o to, ale musiałem to sprostować, żeby do mieszkańców nie poszła informacja błędna, że rada może odwoływać radnych. Nie, takiej możliwości nie ma. Po drugie, ja uważam, że pan radny Marek Ogrodziński w sytuacji, kiedy to, co powiedział pan burmistrz, pani przewodnicząca, nie jest w organie zarządzającym, nie jest pełnomocnikiem, nie zachodzi kolizja i z tego tytułu, że pełni w ramach stosunku pracy, według tej wiedzy, którą mam, i nie zarządza spółką, ma pełne prawo i być dalej radnym i wykonywać swój mandat. Oczywiście państwo mieliście tą wiedzę i zawsze możecie, niezależnie od takiego wniosku, do porządku i projektu uchwały zgodnie z procedurą zawartą w statucie miasta Szczecinek również wystąpić do organu nadzoru, który niezależnie od tego, jaka będzie, też może wdrożyć procedurę, jak również komisarz wyborczy. Ja jeszcze raz powtórzę, co do tego nie mam jakichkolwiek wątpliwości, że pan radny dalej może być radnym. Po trzecie, jeżeli chodzi o biuro ekspertyz Sejmu, nic nie ujmując osobom wydającym te opinie. Na pewno w takiej opinii jest, powinno być zastrzeżenie, że tak opinie nie tworzy prawa. Wyłącznie jest to pogląd osoby, która przygotowała tę opinię, która zatwierdzała. To, że nie zawsze te są opinie
prawny, tak jak i prawo jest takie, jak jest u nas ochronione. Ale akurat tutaj to nie ma żadnego znaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panu Jacek Pomóż. Ja do pana mecenasa. Panie mecenasie, z pełnym szacunkiem, z samym szacunkiem, ale chciałbym przypomnieć, jak przez ponad rok czasu bronił pan stanowiska, że pan mecenas Wacławski może być radnym i wiemy, co było w tym okresie. Przestał być radnym, tak? Także z całym szacunkiem, ale mamy swoje zdanie, mamy ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych, także tego się trzymamy. Dziękuję bardzo. Z całym szacunkiem, ja bym chciała tylko przypomnieć, jak za chwilę, jak w poprzedniej kadencji państwo jako opozycja próbowali odwołać burmistrza Neglasa na podstawie tego, że pracuje w szpitalu, próbowali wygasić mandat pana radnego Krzysztofa Zawady. Również w stosunku do mnie, do Wydziału Nadzoru wpływały donosy, że pracując w szpitalu nie mogę według osoby składającej donos pełnić funkcji radnej i chciałabym tylko przypomnieć, że jak do tej pory te trzy mandaty nie zostały wygaszone. Pan mecenas Podkowiak, proszę. Jeżeli państwo pozwolicie, ja odniosę się do tego zapytania, panie radny. Jestem przygotowany, żeby państwo nie raz coś tam podnosicie. Ja swojej świecie opinii wypieram i dalej uważam, że jeżeli chodzi o pana radnego Mirosława Wacławskiego, jeżeli chodzi o pełnomocnictwo szczególne do reprezentowania ZGNT bez UZO, to uważam, że sąd nie miał racji. Ale dla podkreślenia, jakie są różne wyroki, to chciałbym przypomnieć pana radnego Krzysztofa Zawadę, którą przypomniała pani radna. W momencie, kiedy był wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu, ja powiem tak, 99% bym się wypowiedział, że tak, ten mandat wygasł. Ale okazało się, że również sądy wcześniej, które orzekały w podobnych kwestiach, się myliły i tutaj powiem całe szczęście, pojawił się wyrok, który uważał, że nie można przekraczać granic, jeżeli chodzi o interpretację na niekorzyść radnego i pojawił się wyrok jednoznacznie stwierdzający, że tak, w tym wypadku nie doszło do naruszenia przepisów i do wygaśnięcia mandatu radnego. Oczywiście ten pogląd wyrażał również organ nadzoru, więc jakie prawo mamy, jakie są orzeczenia, to pan radny wie, że w tej samej sprawie, w tym samym nawet stanie faktycznym, wyroki sądów administracyjnych, gdzie są sędziowie zawodowo zajmujący się wykładem przepisów, wykładają w sposób różny. Ale to nie jest wina tych sędziów, tylko tych, którzy ustalają takie prawo. Dziękuję. Ja bym chciała to dodać, ponieważ państwo jako opozycja, pan Skalajny podnosicie jako zarzut przeciwko panu mecenasowi Podkowiakowi właśnie tą sprawę właśnie odwołania pana radnego, wtedy przewodniczącego Rady Miasta, mecenasa Wacławskiego. Chciałbym tylko przypomnieć, że NSA w innym składzie rozpatrywał miesiąc bodajże, czy dwa miesiące po sprawie pana mecenasa Wacławskiego identycznie, że tak powiem, brzmiące zarzuty i w tamtym składzie uznał, że nie ma kolizji między pełnomocnictwem a zasiadaniem w Radzie Miasta. Także to potwierdza to, co mówi pan mecenas, że czasami tylko i wyłącznie od składu opiniującego zależy wyrok. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, orzeczenia pokazują, że tak jak powiedział pan mecenas w stosunku do zarzutów stawianych panu radnemu Krzysztofowi Zawadzie, że jednak większość sędziów jest za tym, żeby bardziej liberalnie traktować te sprawy i po prostu nie wygaszać mandatu w takich sytuacjach. Pan radny Marcin Rytka, proszę. Ja rozumiem, że pani przewodnicząca twierdzi, że ponieważ poprzednie nasze, wtedy nie nasze, bo mnie osobiście to nie było, poprzednie takie uchwały były akurat potwierdzone przez sąd, że są nieprawidłowe, to pan nie uważa, że należy zamknąć usta i broń Boże nie pytać u nadzoru o to, czy to są fakty, czy nie są fakty. No, my pozwoliliśmy sobie zapytać. Przecież tak naprawdę podjęcie przez nas uchwały i później kwestia nadzoru nad uchwałą Rady Miasta, to będzie kwestia tego, czy prawnicy Sejmu, zaznaczam poprzedniej kadencji, w której większość miała Platforma Obywatelska, prawnicy Sejmu się mylą, czy się nie mylą. I będziemy mieli sprawę jasną. Mamy podstawę do tego, żeby o to zapytać. Zapytaliśmy.
Rada Miasta ma prawo zareagować, też pewnie zareaguje w sposób wiadomy, bo nam nie przeszkadza to, że wy macie większość, chociaż wam przeszkadza, że w Polsce Prawo i Sprawiedliwość ma większość. Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie byłem, nie będę. Natomiast tutaj chcę zwrócić uwagę, że wtedy przyjdzie organ nadzorczy, sprawdzi. Jeżeli nie będzie miał zastrzeżeń do waszego głosowania, to już nic takiego się nie wydarzy. Panie Radny, w żadnym swojej wypowiedzi w ani jednym miejscu nie stwierdziłam, że nie macie państwo prawa takich wątpliwości mieć i pytań zadawać. Przedstawiałam panu tylko nasze stanowisko. Z drugiej strony w pana wypowiedzi powiedział pan, że wystąpiliście do organu nadzoru. Nie. Tak pan powiedział. Stwierdziłem tylko, że jeżeli będziemy mieli uchwałę, to później następnie jest organ nadzoru, który będzie tą uchwałę kontrolował i wtedy się odniesie. Przecież nie wierzę w to, że nie poprzecie pana Marka Ogrodzińskiego w tym, żeby radnym, żeby nie wygasić mu mandatu, więc w tym momencie organ nadzoru będzie nadzorował uchwałę i się od tego odniesie. Panie radny, wydaje się, że przewiduje pan już nasze głosowanie, ale będzie to głosowanie nie na zasadzie, czy poprzemy radnego Marka Ogrodzińskiego, czy zgodzimy się z interpretacją prawa. Pan burmistrz Dagmas, proszę. Mnie się wydaje, że idzie pan błędną drogą, bo to nie o to chodzi, czy Platforma ma większość, czy nie, tylko chodzi o to, że nie należy podejmować uchwały, która jest po prostu absurdalna. Równie dobrze moglibyśmy podjąć na wniosek grupy radnych Platformy na przykład uchwałę o odwołaniu pana. Ale ona ma takie samo uzasadnienie, że tak powiem, logiczne, jak to, co wy proponujecie. Więc byśmy na każdej sesji kogoś próbowali odwołać, dlatego że komuś tak się podoba, tak? No, to po prostu tutaj nie ma żadnej kolizji. Jeszcze raz stwierdzam panu to, że pan Marek Ogrodziński nie jest członkiem zarządu, w związku z tym w żaden sposób nie narusza to, nie ma tutaj kolizji między jego pracą w szpitalu, pracą lekarza, niezależnie od tego, czy on większość spędza nadzorując innych lekarzy, czy też sam wykonuje pracę lekarza, nie ma tutaj żadnej kolizji. Byłaby kolizja w momencie, gdyby byłby w zarządzie. I jeżeli większość radnych ma świadomość tego, to podejmowanie tego tematu i podejmowanie uchwały jest tak samo absurdalne, jak póki co podejmowanie uchwały o odwołaniu pana. Dziękuję panu radnemu, proszę. Z tego, co kojarzę, to Platforma Obywatelska posiada 3 posłów z naszego okręgu. Mam prawo do nich się zwrócić. Zwrócić się do nich o to, aby złożyła do Biura Analiz Sejmowych czy Biura Prawników Sejmowych złożyła to, czy ja czy ja nie dopełniam ustawy o samorządzie i może należy wprowadzić taką uchwałę, aby mi, jeżeli pan będzie miał taki dokument z Biura Prawników Sejmowych, będzie miał pan taki dokument, to ja bym był zaskoczony, gdyby pan nie czy pana radni nie złożyli wniosku o odwołanie, o wygaszenie mojego mandatu. Ja jestem za, tylko proszę pokazać taki dokument. Znaczy, panie tak radny, naprawdę pan nie musi. Panie radny, bardzo daleko, że tak naprawdę mnie w swoich wypowiedziach. Pan burmistrz Dagmas nie powiedział, że ma za na panu... Powiedział, żeby było... Panie radny, nie udzielam panu głosu. Nie powiedział, tylko powiedział, że to by było naszym zdaniem, ponieważ zarówno w pana przypadku, jak i w przypadku pana radnego Marka Ogrodzińskiego nie są nam znane przesłanki prawne, które powodowałyby zawieszenie, wykaśnięcie danego mandatu. Ponieważ państwo wystąpiliście, że chcecie zgłosić projekt uchwały, przyjmujemy to, kończymy dyskusję na temat tego projektu. Czy ktoś jeszcze jakieś wnioski zapytania? Proszę bardzo, pan radny Zdzisław Chmielnikowiec. Może troszeczkę z innej bajki. Pytanie praktycznie rzecz biorąc do prezesa ZGMTBS. Interesuje mnie, co się dzieje z nieruchomościami Łyńska 1 i Malackiego 10. Od wielu lat te nieruchomości stoją puste. Przy braku mieszkań to troszeczkę się kłóci. Chciałem tu uzyskać informacje. Druga część mojego pytania, może nie tyle dotycząca tych nieruchomości, a mianowicie na początku stycznia tego roku byliśmy, a właściwie przeżyliśmy falę mrozów, czy w związku z tym
były jakieś negatywne skutki tej fali mrozu tutaj w życiu naszego miasta? Czy były jakieś tutaj w zasobach mieszkaniowych sytuacje, gdzie służby ZGM musiały po prostu pilnie interweniować? I jakich rząd wielkości tutaj straty powstały poprzez tą falę mrozu? Czy pan prezes mógł odpowiedzieć na pytania? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Młynarską 1, to jest to nieruchomość, która jest wykwaterowana i zabezpieczona, ponieważ ten teren jest terenem w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na, z przeznaczeniem na parking. I to jest, ta decyzja już od jakiegoś czasu zapadła. Dlatego też spółka ZGM administruje tylko tą nieruchomością do czasu, jak sądzę, zrealizowania tego zgodnie z planem przestrzennym. Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Limanowskiego 10, jest ten budynek w tej chwili rzeczywiście wykwaterowany ze względu na to, że tam są bodajże trzy bardzo duże mieszkania powyżej 100 metrów. Natomiast układ funkcjonalny i kubatura tego budynku i stan techniczny jego powoduje, że on by wymagał bardzo dużych nakładów. My te nakłady oszacowaliśmy na, z tego co pamiętam, rząd wielkości około miliona. W związku z powyższym w tej chwili jest kwestia procedowania decyzji, co dalej z zagospodarowaniem tego budynku. Jeszcze tutaj ostateczne decyzje nie zapadły. Oczywiście będą to decyzje tutaj w uzgodnieniu z panem burmistrzem. W ostatnim okresie rzeczywiście ta fala mrozów spowodowała to, że pojawiły się no, po prostu kwestie takie jak zamarznięcia najczęściej instalacji wodnych i tutaj przy temperaturach dochodzących do minus 20 stopni przez utrzymujący się przez no, myślę no, tydzień dobry, no to jest kwestia taka, że nie jest się w stanie po prostu takich kwestii wykluczyć. Te zamarznięcia przede wszystkim to były kilkanaście, tak? Te zamarznięcia przede wszystkim były w takich obiektach, które nie, czy w takich częściach obiektów, które nie są ogrzewane. Jedno na przykład takie zdarzenie było zamarznięcie wody w tym budynku po PSS Poem, tam gdzie kiedyś był. No, części budynku, gdzie rzeczywiście ta część nie jest ogrzewana. No, są to kwestie, mówię, których trudno jest uniknąć ze względu na to, że zamarznięcia również występują w lokalach, które są w użytkowaniu. Czyli są podpisane umowy, a na przykład użytkownicy, lokatorzy, właściciele nie przebywają tak, w tych lokalach, gdzieś wjechali i nie ogrzewają tych lokali. Lub na klatkach schodowych, które nie są ogrzewane, tak? Dlatego kwestie tych zamarznięć my reagowaliśmy jak najszybciej mogliśmy. Mieliśmy naprawdę tych zamarznięć kilkanaście. Potem po tym jak była odwilż pojawiło się kilka zalań. No ale wszystkie te kwestie po prostu usunęliśmy. Tam gdzie się daje to oczywiście jest to pokrywane. Te szkody są pokrywane z ubezpieczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zdzisław Kowalski, proszę. Ja nie ukrywam, że pierwsza część pytania i odpowiedź, którą otrzymałem, mi absolutnie nie satysfakcjonuje, dlatego że budynek przy ulicy Młyńskiej ma nowy dach. Ja nie będę się cofał tutaj historycznie tutaj względem tej nieruchomości. Jeżeli jest decyzja o wyburzeniu tego budynku, to wydaje mi się, żeby nie drażnić tych, którzy mają gigantyczne problemy z mieszkaniami, no to w końcu podjęliśmy odpowiednią decyzję i wypuśćmy ten budynek, żeby nie drażnić ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o Limanowskiego 10, oczywiście to jest mój punkt widzenia, w którym oczywiście nikt się nie musi zgadzać. Natomiast Limanowskiego
to ile czasu jeszcze ZDM będzie potrzebowało na to, by podjąć stosowną decyzję, co dalej z tym budynkiem? Czy czekacie do momentu, kiedy stan techniczny tego budynku już będzie tak tragiczny, że tylko trzeba będzie podjąć jedną, jedyną słuszną decyzję o wyburze? Pan prezes. Szanowny panie radny, no te budynki akurat są własnością miasta Szczecinek. Jednym słowem, tak jak wcześniej mówiłem, to nie może być tak, że to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja. Dlatego, że to pociąga za sobą po prostu skutki finansowe, prawda? W związku z powyższym, ja wcześniej mówiłem, że jeśli chodzi o budynek Niemanowskiego 10, są zgłoszone odpowiednie dokumenty, będziemy na ten temat rozmawiać, myślę, i będą podjęte stosowne decyzje. Natomiast jeśli chodzi o budynek Młynarska, tutaj, jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego określa, że tam ma być parking, prawda, publiczny, no to w tym momencie nie można myśleć o tym, żeby ten budynek dalej eksploatować, ponieważ on ze względu tam technicznym, ze względów technicznych do eksploatacji się nie nadaje, tam nie ma systemu grzewczego odpowiedniego, wymagałby docieplenia, nie dostaniemy już pozwolenia na docieplenie, bo jest niezgodny z planem. Natomiast ten dach, on rzeczywiście był kiedyś nowy, myślę, że gdzieś po 10 lat temu, być może tak z blachy był włożony, albo nawet wcześniej jeszcze. No tutaj też, że tak powiem, jest kwestia, myślę, no nie do końca do podjęcia decyzji przez ZGM o po prostu terminie rozbiórki. Tak jak powiedziałem, my tym budynkiem administrujemy, tak jak administrowaliśmy ZDZ-ami tym budynkiem, czyli po prostu go zabezpieczamy tylko do ostatecznych tutaj decyzji właścicieli. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos na te pytania? Nie widzę. Ja ze swojej strony na zakończenie sesji chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta, zarówno wolontariuszom, jak i darczyńcom, którzy włączyli się w zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jako lekarz wiem, że także nasz szpital z tego powodu co roku odnosi korzyści. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zamykam sesję Rady Miasta Szczecina.